Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Barłowska i jestem lekarzem weterynarii. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o plusach i minusach kastracji. Ale najpierw, zanim zaczniemy, przejdziemy do konkretów, powiemy sobie właściwie, czym jest kastracja i jak wygląda taki zabieg. W mowie potocznej przyjęło się, że zabieg wykonywany u suk to sterylizacja, a u psów kastracja. Jednak sama kastracja jest to zabieg chirurgicznego usunięcia gonad, czyli jajników albo jąder. Natomiast sterylizacja polega na ubezpłodnieniu poprzez na przykład podwiązanie i przecięcie nasieniowodów u samców lub jajowodów u samic. I takie zwierzę jest bezpłodne. Jednak nadal w organizmie suczki występują jajniki, co za tym idzie, produkują one hormony, m.in. estrogeny. Cały czas odbywa się cykl płciowy. Cykl płciowy tutaj nie ulega zmianie, no i występuje oczywiście cieczka. Taki zabieg nie chroni również przed ropomaciczem i przed guzami sutka. Sterylizacja u samców także prowadzi do bezpłodności. Natomiast zostaje zachowana produkcja testosteronu i dalej mamy popęd płciowy. Co do samego zabiegu, kastrację u samic wykonuje się w głębokiej narkozie poprzez rozcięcie powłok brzusznych i tutaj możemy wyróżnić dwa sposoby na przeprowadzenie tego zabiegu, albo usunięcie samych jajników, to jest owariektomia, albo zabieg usunięcia jajników macicy, to jest owariohisterektomia. I właśnie w Polsce najczęściej wykonuje się tego typu zabieg, owariohisterektomia, czyli usunięcie macicy, jajników wraz z jajowodami. A kastrację u samców również przeprowadza się jako zabieg chirurgiczny, tylko tutaj bez konieczności przecinania powłok brzusznych. Wyjątek mogą stanowić wnętry, u których jedno lub obydwa jądra nie zeszły do moszny i zostały w jamie brzusznej. I tutaj taki stan jest bezwzględnym wskazaniem do kastracji, ponieważ takie jądra mają predyspozycję tutaj do nowotworzenia. I chciałabym tutaj dodać, że zarówno zabieg kastracji u samców i u samic, jak i zabieg sterylizacji chirurgicznej, rozumianej właśnie jako wazektomia, jest to zabieg operacyjny, czyli jak przy każdym tego typu zabiegu istnieje ryzyko związane z znieczuleniem ogólnym. I można takie ryzyko zminimalizować, przeprowadzając dokładne badania przed przystąpieniem do zabiegu. I ważne jest tutaj, aby przed zabiegiem przeprowadzić badanie serca, badanie kardiologiczne oraz zrobić takie podstawowe badania krwi, na przykład morfologię. I dzięki tym informacjom możemy dobrać najlepszy sposób przeprowadzenia znieczulenia ogólnego. A jeśli chodzi o właściciela, to tutaj ważne jest, żeby nie podawał psu posiłku bezpośrednio przed zabiegiem, ponieważ niektóre środki, które są stosowane w premedykacji, czyli takim uspokojeniu, przed takim uspokojeniem przed operacją, mogą powodować nudności i wymioty i może dojść do zachłyśnięcia treścią żołądka. A po operacji ważna jest tutaj higiena rany pooperacyjnej, czyli nie wolno dopuścić do wylizywania rany przez zwierzę, ponieważ może dojść do zakażenia tej rany. Należy też uważać, żeby, no, zwłaszcza suczki po takim zabiegu, aby nie wskakiwały na jakieś wyższe meble, żeby nie schodziły po schodach, ponieważ może dojść do powstania przepukliny. I około dzień, dwa dni po zabiegu powinno się przyprowadzić takiego zwierzaka do gabinetu i wtedy lekarz sprawdza, jak wygląda rana pooperacyjna, ewentualnie jeszcze może przepisać jakieś dodatkowe leki przeciwbólowe i po 10 dniach ściągane są szwy. I są oczywiście inne metody zapobiegania ciąży, nie tylko kastracja. I
Do dyspozycji, jeśli chodzi o suczki, to mamy zastrzyki antykoncepcyjne i tabletki antykoncepcyjne. Co prawda tabletki stosowane są głównie u kotek, u suczek mogą tylko być stosowane do opóźnienia wystąpienia cieczki, ale występują takie na rynku. I stosunkowo nowe są implanty antykoncepcyjne i takie implanty mogą być stosowane nie tylko u psów, ale także u kotów i u fretek i można dzięki nim przeprowadzić jakby zabieg sterylizacji farmakologicznej. Implanty przypominają wyglądem chipy, które stosuje się na przykład do identyfikacji zwierząt. Są również wprowadzane pod skórę i za pomocą takiej specjalnej igły ich działanie może się utrzymywać tutaj od 6 do 12 miesięcy w zależności jaki implant jest wybrany i ten implant stopniowo uwalnia hormon, który hamuje nam tutaj, działa hamująco na oś podwzgórze przysadka, zatrzymuje syntezę i uwalnianie hormonów warunkujących płodność, czyli hormonu folikulotropowego i luteinizującego. I implanty u suk również działają, ale zaraz po wprowadzeniu u takiej suczki pojawi się cieczka. Ona co prawda przebiega bez owulacji, i niemożliwe tutaj będzie zapłodnienie, no niestety, ale ta ścieczka się pojawia. Dodatkowo takie implanty działają zwykle około 6 miesięcy, czyli właśnie tyle, co ten okres międzycieczkowy u suki. Dlatego znalazły zastosowanie przede wszystkim u samców. I takie implanty mogą być z powodzeniem stosowane u psów, reproduktorów, które przez pewien czas nie są dopuszczane do rozrodu, do krycia i mogą być stosowane przez u psów, o których właściciele właśnie myślą o kastracji, ale nie wiedzą, jak ta kastracja wpłynie na zachowanie ich pupili. A mianowicie chcą sprawdzić, czy zachowania agresywne ulegną wtedy osłabieniu czy wzmożeniu. Takie implanty można również stosować u psów, które z pewnych względów nie mogą być poddane narkozie albo których właściciele boją się znieczulenia ogólnego u swoich pupili. I jeśli chodzi o samą taką sterylizację farmakologiczną, chemiczną, to ma ona jeden wielki plus. Mianowicie jest ona odwracalna, także jeśli zaprzestaniemy podawania kolejnych implantów, no to wszystkie funkcje tutaj wrócą. I kiedy już wiemy, na czym polega właśnie kastracja, na czym polega sterylizacja, możemy opowiedzieć sobie o plusach i minusach kastracji. I najpierw powiemy sobie o korzyściach, jakie przynosi kastracja u suczek. No, niewątpliwie będzie to zapobieganie nowotworom jajników i macicy. No, z oczywistych względów, jeśli nie ma jajników, nie ma macicy, no to nie ma nowotworów macicy i jajników. Kolejną taką oczywistą konsekwencją kastracji będzie brak cieczki, czyli problemów związanych z utrzymaniem suczki w cieczce. Będzie zapobieganie też, taka forma antykoncepcji, zapobieganie przypadkowym kryciom. I tutaj nie mówię jedynie o takich mezaliansach i że prawnie zabronione jest rozmnażanie psów poza hodowlą, ale bardzo poważnym problemem jest bezdomność u psów i tak co roku 90 tysięcy psów w Polsce trafia do schronisk i niestety co roku ta liczba jest coraz większa. Kastracja, jeszcze tak wracając do medycznych właściwości, kastracja zapobiega również występowaniu ciąż urojonych,
usług. I kastracja po pierwszej rui niweluje ryzyko zachorowania na hormonozależny, złośliwy nowotwór gruczołu sutkowego. I spośród wszystkich nowotworów, które występują u suk, 25-50% to są właśnie gruczoły, to są właśnie nowotwory gruczołu sutkowego, z czego 51% to są nowotwory niezłośliwe, a 49% są to nowotwory złośliwe. Sama kastracja zapobiega również występowaniu ropomacicza. Ropomacicze zwykle występuje u suk po ukończeniu 6-10 roku życia, jednak może wystąpić również u suczek zaraz po pierwszej cieczce. A teraz powiemy sobie o minusach kastracji, czyli o ryzyku związanym z kastracją u suczek. I jednym z problemów może być tutaj nietrzymanie moczu, które dotyczy przede wszystkim suk ras dużych. I wynika to z tego, że prawidłowe działanie zwieracza cewki moczowej u suk jest związane z odpowiednio wysokim poziomem żeńskich hormonów płciowych, estrogenów. Po zabiegu sterylizacji ich ilość spada i u większości suk nie ma to wpływu na trzymanie moczu, ale niestety u części z nich wrażliwy na estrogeny zwieracz cewki moczowej zaczyna źle funkcjonować. Ponadto z badań epidemiologicznych wynika, że u kastrowanych suczek częściej dochodzi do niedoczynności tarczycy, a badania pokazują, że występuje u nich zmniejszona ilość wolnej frakcji tyroksyny i mogą pojawić się zmiany histologiczne w tarczycy. Częściej mogą też występować niektóre nowotwory, na przykład ogus komórek tucznych, zwłaszcza u suk kastrowanych przed rozpoczęciem dojrzewania płciowego. To na razie tyle o suczkach, a teraz przejdziemy sobie do psów. I jeśli chodzi o plusy kastracji u samców, to niewątpliwie dużym plusem jest zmniejszenie częstości ucieczek. I taki wykastrowany pies nie reaguje na samice w rui, które znajdują się w pobliżu i w związku z tym nie ucieka, aby poszukać sobie partnerki. Czasem mogą uciekać na bardzo duże odległości, nawet kilkanaście kilometrów. Wyjątek mogą tutaj stanowić sytuacje, kiedy kastrujemy starszego psa i takie zachowania mają u niego charakter nawykowy. Kastracja sprawia też, że spada poziom agresji i konkurencji między samcami. Chodzi tutaj o zachowania dyktowane poziomem testosteronu. Dlatego należy pamiętać, że agresja może mieć również inne podłoże. A jeśli chodzi o względy medyczne, to kastracja zapobiega nowotworom jąder i przerostowi prostaty. No jąder, wiadomo, nie ma jąder, nie ma nowotworów jąder, a jeśli chodzi o prostatę, to przerost prostaty to jedno z powszechniejszych schorzeń u starszych psów. Mówiliśmy sobie trochę właśnie o tych plusach, a teraz przejdziemy do negatywnych skutków, do skutków ubocznych kastracji. I testosteron produkowany przez jądra ma bardzo duże działanie anaboliczne na mięśnie i często po kastracji spada masa mięśniowa na korzyść tkanki tłuszczowej. Kastracja może zwiększać ryzyko występowania niektórych nowotworów lub przyspieszać wzrost już istniejących. I przy kastracji przeprowadzonej przed rozpoczęciem dojrzewania płciowego rośnie ryzyko np. limfomy u golden retrieverów albo steosarkomy u rottweilerów. Może nastąpić przyspieszenie wzrostu niektórych nowotworów, na przykład złośliwego nowotworu prostaty u psów.
I chciałabym tutaj wspomnieć, że najwięcej negatywnych skutków ma kastracja przeprowadzona w młodym wieku, jeszcze przed osiągnięciem dojrzałości płciowej. Hormony płciowe mają ogromny wpływ na wzrost zwierząt, na ich rozwój i między innymi są odpowiedzialne za zamykanie chrząstek nasadowych w okresie dojrzewania. Stąd kości osobników kastrowanych rosną dłużej i może to doprowadzić do zaburzenia proporcji ciała i między poszczególnymi kośćmi. Co później może sprawiać, że u takich zwierząt będą problemy z układem ruchu. Na przykład kastrowane psy w młodym wieku mają większe predyspozycje do zrywania więzadą, na przykład w stawie kolanowym. I dlatego jest ważny wiek, w którym dokonuje się kastracji. Jeśli decydujemy się na kastrację, no to ważny jest przede wszystkim właśnie wiek psa i dodatkowo u suczek ważna jest faza cyklu płciowego, w którym dokonuje się kastracji. Przede wszystkim kastracji należy dokonać po osiągnięciu dojrzałości płciowej i po zakończeniu wzrostu somatycznego. I u psów małych ras może to być już wiek 8 miesięcy, u ras większych 1,5 roku, a u ras olbrzymich nawet należy poczekać z tym zabiegiem do 2 lat. I wtedy mamy pewność, że ten wzrost somatyczny został zakończony. A jeśli chodzi o suczki i najlepszy moment w cyklu płciowym, to najpóźniej powinniśmy się zdecydować około miesiąca przed cieczką, a najlepiej ten zabieg dokonać około 2-3 miesięcy po cieczce, kiedy suczka będzie w fazie anestros. I podsumowując, chciałabym powiedzieć, że decyzja o kastracji powinna być rozpatrywana indywidualnie dla każdego psa, w zależności od rasy, od wieku, płci, jak pies będzie pracował. Także przed przystąpieniem do takiego zabiegu powinniśmy się zapoznać właśnie ze wszystkimi skutkami ubocznymi tego zabiegu i zdecydować, co jest właśnie dla naszego pupila najlepsze. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia.